Ojciec Święty przyjął premier Ewę Kopacz. W oficjalnym komunikacie rozmowy nazwano serdecznymi. Z uznaniem odniesiono się do spokojnej i skutecznej współpracy w przygotowaniach do papieskiej wizyty w 2016 roku. Wskazano też na pozytywny wkład Kościoła w Polsce w aktualnym kontekście społeczno-gospodarczym oraz na pewne kwestie o charakterze etycznym. Gdy chodzi o wymianę opinii na sprawy międzynarodowe, potwierdzono, że dotyczyła ona w szczególności Ukrainy.